Jakby miał moduły, to w ogóle byłoby super na tym mausie. No to kto teraz wybiera? No, Grzechu. Skoro ja, no to dobrze. A to ósemkę. O, bardzo rozsądnie, bo ja muszę kredyty robić. Nie mam. O, rozsądnie, milordzie, rozsądnie. A jaka? Ósemka? A taka. A, czyli dobra, ułomna już z minem. Ułomna, jak fajnie. Takie lubię najbardziej. Bum, bum. Albo pierdykam. Czyli ja to. Też sobie ciepnę ISA 6. Zazdroszczę mu teraz tego wyboru. Bo muszę to kurde znaleźć. Za dużo czołgów w garażu. Za dużo czołgów. Za dużo. Trzeba sprzedać te. Co najmniej połowę. Bezużyteczne czołgi. Non stop mi się świecą. 200 golda mam. Powiem wam, że kosztowne są plutonezami. No trudno. Trzeba płacić za nie dobrą gra zabawę. Armored Warfare, tylko robić kasę tutaj. No. Czytanie rozsądne. Bardzo dobre. To nie wiem, tak ciśniemy już typowo na plażę, czy może tam troszeczkę bliżej wiatraka? Ja pamiętam, że ostatnio nawet nie było tak źle, jak pojechaliśmy na Mida, więc ja zrobię to sam. Okolice F4-5. No, arty nie ma. Tylko SU-152. Jest takim kołkiem w dupie. Pozdrawiam wszystkich Polaków. A ktokolwiek cię pytał o to? A, nie, tak, no rzeczywiście. Widzisz, ten napisał pozdrawiam. Myślałem, że tak samo od siebie z inicjatywą wyszedłeś. Nikt cię nie poznaje, to w końcu kogoś pozdrowisz, no. Tak, dokładnie, no. Pozdrawiam na ściurę. Jak papież Benedykt. Papier Benedykt, to dobry papier jest. Ale piękna pogoda, taka ciemna. Na morze czy... Świecę się. A to ciekawe, a ja też. O. Light chyba jakiś. W krzaku stoi. A, to 7-1. Kurczę, nie, tutaj nie mogę działa obniżyć. O, będę. Awker. Przepraszam pana, ale musiałem. Su. I hate to su. I hate you. Kurde, patrz jak się ryje, jaki jest ale zawinty. Ale jak chce, kurde, ten i się jeszcze odbił. Ja od niego też. A ja nie. Jeszcze gąskę mu zdjęłem chyba. To dla ciebie idealnie, abyś go poprawił w gąskę. Ale dobra, to się tam będę patyczkował z gąską. Nie no. To kurde, będzie, co się dzieje? Isek po prawej powiadasz, no z chęcią. Aha, no to postrzelane. KW85 po lewej. KW85, dokładnie. Aha, no chyba, że tak. Chyba, że rykoszet. Chyba ja też rykoszet. Rykoszite. Je, o, i, oj, oj. Ja w niego chciałem. No i to no wiesz co? Uj, wuzeta. Dobra. Będę naprawiał, bo się nie opłaca. O kurczę, dwie wuzety. Ja będę. A ja mam gąskę. Krzychu. Help. Tak staram się ich jakoś poklepywać. Po ramieniu przyjacielsko zresztą. Dobra, ja się cofam. A, odbiłem się od jego brzuszka, to słabo. I jest trzy mnie sklepał. Oj. Kurde, ta wuzeta mnie wkurza, no. Nie, to odbijam trzeba... się od jej brzuszka. Nie, też trzeba znerfić chyba, co? Pewnie. Jak jest przeciwko mnie, to na pewno. No dobra, chodź tu, panie wuzeta. Jest prawicje.
Towarzysz komisar. To mnie tak rypie. Znowu jest ten trzeci. PS3. Mhm. Jaki kozi sutek? Co? Nie. Koziego sutka nie widziałeś? No. Toż to jest chyba oczywiste. Jaka napalona małpa. Kozim sutkiem. No z kozim sutkiem ewidentnie. Nie naprawiam, a zabij mnie, a nie naprawiam. To a ja w niego nie mogę trafić. Nie jadę do ciebie. Jadę do ciebie. Zaraz cię obronię. Pomogiem. 334. Nie, żeby to był low hit. Nie, broń Boże. Absolutnie. W żadnym wypadku. Grzechu, ale ty musisz markować, bo to naprawdę szkoda pocisku. To drogie. No wiem, marnuję je na wrogów. Nie zasługują na to. Ty, w jakim on się bunkrze zabunkrował w ogóle, jaki taki zabunkrowany bunkier. Ej, ale on bungarów. Wyjechał jak w niego strzeliłeś, to nie fair. No, cheatuję, wiem. No to tak akurat było... A ty widzę, że się zabijasz ogólnie? Nie no, wiesz, sepuku takie sprawy, samokrytyka, ja rozumiem. Sekuku chyba. Sekuku. Robił. No dobrze. IS-6 to jest jednak IS-6. To jest dobry czołg. Haroszy i maszyna. Coś o tym wiem. Mój ulubiony. Dobra, teraz multisz. A multisz, jak to multisz, ma w zwyczaju. Niech będzie Perishing. Zwykły czy super? Zwykły. Powiadocie, tak? To ja sobie wezmę super. A nie, bo to jest niepreferencyjny, to nie wezmę. Tu. A pierdyknę sobie lwa. Chociaż nie, może nie. Za dużo czołgów! Za duży wybór. Za dużo czołgów i to przez wielkie F. Czowków? No czołgów. Czopków. Nie mogę znaleźć CDC-ka. Kajon jest, ja go nie ma. Dobra. To teraz najbardziej nieznawid... Chociaż nie, no. Może nie najbardziej, ale jeden z tych, których nienawidzę faktycznie. Czego nienawidzisz? TDCK. Wiem, taki fajny to jest pojazd. Dobry czołg, ale ja go nie lubię. Świetny. I pozostaje teraz bardzo ważne pytanie. Czy zdążę się wbić na heala? Chyba nie bardzo. Ja nawet nie próbuję tym swoim czymś. Siódemki, tym szóstki... Czymś? Nie zdążę. A z tego co pamiętam, to Pershing jest teraz lepszy niż kiedyś. Powiodosz? On nie jest HD? To nie, co to jest HD? Nie wiem. To jest HD, panie. Zadbałeś o szczegóły, te detale. Ucha nie siada. Ale mogę grać w dropdownie. Wiecie co to jest dropdown? Nie. Nie? Na dropdown, w turniejach mówi się ta miejscówka. To jest ta miejscówka. Widzisz, można dobrze grać z modem. Czy zdążę się wbić? Zdążę? Też kiedyś nie wiedziałem, po prostu ja to mówiłem. Pozycja do spadku w dół. Klepie mnie! Pozycja do spadku w dół? Jak mnie sklepał? No jakoś tak. Jeszcze magazyn mi padł, wiem, no że drop-down brzmi lepiej, ale no kiedyś to po prostu... O Boże, ile tu tego jedzie. Turykatka bez czci i wiary. Rusałka przebrzydła. Ja tak na YOLO pojechał, bo tutaj na ogół nie jeździ w tylu, a tu zobaczcie. Tiger 2 ma gąskę. Nie ma arty, to mi się podobuje. Znowu nie ma arty, co tak często nie ma tej arty? Wiem, czujesz się zbulwersowany tym faktem. Tak, bardzo, bardzo. Bez arty to w ogóle inne bitwy. Mnie to również wkurza, łączę się z tobą w bólu. Ej, bo mój dropdown jest... Może taki... mi ktoś tu pomóc? Czekaj chłopie, bo damage robię. A jak przebić Isa? Bo Is jest nieprzebijany. Nie w Isa strzelasz. No i drugi rykoszet od Isa. Kurczę, miastem jadą. Uźwa, indyk. O Boże, przestawię się na miasto. Co się tutaj wyrabia po drugiej stronie górki, co? Co się tu wyrabia się? Co się stało się, łosie?
A czyje łosie? Odbiłem się od boku lwę. To jest pancerny czołg. Zdecydowanie. No pań, ja ci mówię, a jak mówię, to wiem. No na psie do psie. Panie Bobsie. O, jak ładnie sobie go klepie. Oho, ho, ho. Aż mi się mokro w majciusiach robi. Ten podniecony jak kotlet mielony. Oła. O, Batchaita jeszcze tam milordów. Zobaczcie, kogo znalazłem, co? Już tutaj nie ma Batchaita. Batchaita? Batchait. Czyli Batchat. Elo, elo 320, Orient, sio. Nie wiedziałem, że tam jest Su, Borsuk i kilka innych złych, bardzo jest groźnych czołgów. A tutaj się czaisz, prosiaczku. Czekaj, postój tak jeszcze. Kuźwa mać. Gdzie? Wszędzie. Słaba bitwa. Babi gracze, słaba bitwa. You fucking snob. Skąd wiedział, że jesteśmy snobami? Wyczuł. To wyglądasz na takiego. Też tak, źle mi z ryja patrzę. Jak ja cię pierwszy raz w życiu zobaczyłem, od razu pomyślałem, aha, to będzie snob. Nope. Jak nic. O nie, źle. No w ostatniej sekundzie, serio. Dobra, jadę do tego lwa. Nie ma lwa, opierniczania lwa. Się. Nie ma opierniczania się. Plecki jeszcze trzeba zrobić. Aha, no chyba, że się odbije. Tak też można. Też jest taka zasada. To ja nie mogę. Ja bym nie dał rady. I low hit na koniec, dziękuję. Dobra, może być. No, tragedia. Ja się strasznie zdziwiłem, że tam tyle czołgów na wyspę pojechało, nie? No, taki no. Był ząb. Chyba ładnie podświetlałeś, co? Patrzymy. I właśnie to było super, bo ja je mogłem potem klepać. Pierwszej klasy zrobiłem. To o, dobrze. Było ładnie. 1164 bazowego. Wiesz, taki manewr na ostro tam czasami jest fajny, ale rzadko kiedy przejeżdża tyle czołgów, wiesz, ciężki... Tam w teraz się decyzja. Moja. Oj. No już wiecie, co będzie. Wiemy. Nie. Wiemy. Ile można, stary, odpuść. A, ja tu miałem czekoladę, ale teraz nie mam takiego bogactwa, żeby grać na czekoladzie. Muszę gaśnicę. Tylko czekolada. Ale nie złotą gaśnicę. Gdzie złotą gaśnicę? Co to? A, to gdzieś to mam. To się będę. Ej! O. To. Artę wziął. Krzechu. Ała. Artę nie lubisz. A ja Leosia wziąłem. Grzechu. Tylko trzy są. Bardzo dobrze wziąłeś Artę. O, jakiś reroll. No dobra, przeproszuję. Fakka bitew. Ale 3800 i tak było rupoli. O, za piątką pewnie dużo grał. Dobry, czołg do wbijania WN-a teraz. Dobrze, dobrze. Ustawijmy się elegancko. Jak się ustawię, to ino rosy. Celuj tutaj. Tylko widzę. Ty, omegi, nie multishow. Nie no, 3800 mieć to naprawdę i takie słanie. Nie wiem, czemu wszyscy na mnie mówią nie multishow. Nie grzechu show, kurde. Nie grzechu show? No chwytliwe, tak. Panie. No, człowiek. Tak sobie zmieni nazwę w wocie. Nie ma ci 2K. Aha, widzę, że ogólnie olewamy drugą stronę mapy. O w dupę jeża, o w dupę jeża. A jakiego jeża konkretnie? Nie wiem, kolczastego.
Tu pojeżdża Jeżusz wieża, jego mać. Jeżu, ratunku, oni tu jadą. Dobrze robią, że jadą. No, raz strzały z redemedża. Kurna, dobrze, jestem cienki na Leosiu. Pawlus, gdzie jesteś? Pawlus, gdzie jesteś? No, Pawlus, patrz jak się nie gra na Leosiu. No nie, ale ty nie potrzebujesz 50 strzałów, żeby dobić się 50, jak Jari wczoraj. 50? Mało. Jakiś progamer. Jak ty pięknie śpiewasz. Mhm. Powinieneś zostać gwiazdą. Ale on nie jest gwiazdą. Ale gwiazdą telewizji. A, telewizja to da, da, da. No wiem, z tą twarzą snoba, no to raczej było słabo. Taki mam ryj, nie da się wyklepać. Dobra, się ustawiłem, będę dosrywał. O, jak se dosram. O, jak se dosram. IS-7 się utopił na tej mapie, serio? Błagam cię, stary, jest tu i tak tą mesetą. Panowie, IS-7 się utopił na tej mapie. Ja go trafię. Trafiłem? Nie wiem. Który jest jeden? Aha, faktycznie. Ich, drogi. Ale ewidentnie to chyba chciał zrobić, bo zobacz, że on wyjechał na połowę rzeki. Może ćwiczy pływanie. Może. Albo nagrywa epickie fejle. No też. Piczenia BHP też ważna sprawa. Teraz badać odporność czołgu na wodę. Nie mam pomysłu na tą bitwę w ogóle, kurde. A się też tak nie bardzo. Oni się tam wrąbali. Ja tu świecę, ale to i tak nikomu to nic nie pomaga. Pałkę wyświeciłem i tak nic z tego. Gdzie ta fałka jest? Co ona robi? Jedzie. No co słabo. Ale spróbuję. Aha, no, to nie spróbuję. Ten Waffentrager na drugiej flance mnie tak konfuduje. Dzięk od Lightweight, ale dobrze dojdzie. O, First Blood X! Trapuje mnie ten jegomość. Lightweight'cie. No, to już nie jest nieważne. Waffentrager, stój! Stój, mówię! No stój! Stój, stój, stój! No stój, stań, stań, rzecz! No stary, stań! Nie, dobra, ja nie umiem grać na 8, nie potrzebuję. Nie stanął mi. Jeszcze Waffel. To jest problem. Waffel. Żebyś wiedział. Waffel. Waffentrager. Wafelek. Waffentrager. Wafelek. Nie, byłem wkurzony, już mi się nie chciało grać na 8. Oto to, jak ja przegrywam, to też dlatego, że mi się nie chce. Grać na 8, no. Bo jakby mi się chciało, żeby to nie przegrał. Było niejasności. Jakby mi się chciało, to życiu mnie przegrał. No gdzie no, stary? Grzechu nie to, żebym się czepiał, ale ruch jedzie. Tak widzę, no co mogę zrobić? Dedu? Serio? Arda? Arda? Kurde, mam wycelowany. Nie w ciebie, uciekam. To w ciebie. Dobra, czekaj. Aha, no ja chyba, przełączę się tak. Na Grzecha, popatrzmy jak Grzechu gra. Aha. No to będzie z pewnością bardzo pasjonujące. Tak gra Grzech. Więc tak, sektor. Spójrzcie na tą dynamikę ruchu działa. Sektor jest 9. No pomachaj działem. Nie mogę, bo celuję. O, machnąłeś. Na F-ku. Gościu. O, teraz się Grzechu przedstawia. Ale te ruchy. Ale jak ten czołg pięknie wygląda, model HD, zobaczcie te detale. Myślę, kiedy on będzie w HD? Nie wiem, chyba jutro. Nie. Jutro. Nie, strzeliłem akurat w trupa. Nie, w przyszłym patchu. Podjeźdź trochę, żeby się coś działo. Chociaż 2 metry. I tak ładuję. O, ale... Specjalnie dla widzów. Wiem, że mnie kochacie. To ja, czego ja bym dla tych widzów nie zrobił? Nawet Artę przestawił. Mógłbym się nawet przestawić jeszcze o 2 metry. No czemu go klepem przyjadę ładuje, no? O. Jest bez sensu. A w ogóle mamy kolesie z SBP? No. Ja kompletnie też już myślałem, jak średnio chcę grać, więc dogramy do tej 19, ale po prostu ta bitwa nie miałem. Jak oni rzucili się na linię 1, to mi zepsuli mój cały misterny plan. Ja jak się tak zacząłem dingać, to myślę, jak trafię. Ja nie lubię się tak dingać, to nie. Ale można. No, ja nie wiem, co oni zrobili z działem Leoparda. Przecież to działo było kiedyś rewelacyjne, a teraz... A ja się tylko dingam. Ostatnio grałem z Pawlusem, przecież ten pluton też się tylko dingałem tym losiem. W ogóle zaraz strzał z damage'em, nie wiem. 140 strzela i wszystko wchodzi, kurna. STB1 już nawet cenniej strzela. Dziwne, że nie lubię się dingać, ja to uwielbiam. STB1 jest lepsza od Leoparda, powiedz to głośno, żeby Pawlus wiedział. Pawlus, sorry. Dedu mówi jak jest, prawie jak Max Kolonka.
Boston, Massachusetts. Mariusz Dead Kolonku. Polska, za dupie. Mateusz Dead Kolonku. No dobra, to bita to 140, bo pewnie nie wiem, co tam Grzechu będzie brał teraz. Cokolwiek. Pausa. O, chętnie bym wziął, gdyby nie to taki hardcore. Tu VKB musi skończyć. Ja się poświęciłem i przyjąłem magazynek od Waffentragera. Po prostu. Och, tak, specjalnie na pewno to zrobiłem. Tak, tak, za drużynę, no. Ktoś musiał. No. Jeszcze poświecałem, zobacz jaki sport. To jak to by tak mówił, to bym mu nie wierzył, ale że ty tak mówisz, to ci nie wierzę. Zobacz, mam więcej po spocie niż ty. Daj mi spokój w ogóle. No ty spotujesz do tego grę w TV, tak powiedz. Nic nie spotuję. No właśnie. Bo dupy gram. Grzechu też widzę, a nie pograł. A ile ci brakuje ekspadu Mausa? No tak z 50 tysięcy. To już nie tak daleko. No wybieraj. No bliżej niż dalej. Wybieraj. Tak jak mówię, lewa. A, lewa, dobra. To ja znowu wezmę ten oto pojazd. Zaczynam powoli chyba go rozumieć i powiedziawszy te słowa w tej bitwie zrobię jeden bądź dwa strzały. O, mapa Pils, no już wspominam. O, ładne losowanie teamu. A, zaryzykowałem no. I opłaciło się. Ktoś tu wziął, a, Fycymy. No. Nie chciałem wtedy czekać. Ale FCM i tak na dychach sobie radzi, bo ma to samo działo co CDC, bez przesady. No. Daje radę na dychach. No w sumie. Ja FCM normalnie brałem też plutony często ze zwykłymi ósemkami, bo jego mobilność, jego działo pozwalają mu sobie grać na dychach. Tak samo jest z Panterą M10. Mhm, świetny czołg. No tak, no faktycznie, M10 jest fantastyczna, zwłaszcza jak go na ósemki rzuci i trzeba z golda sypać na to. No, na ósemkach jest słaba, ale na dziewiątkach stary prima sort. A najlepiej na dychach. Najlepiej w plutonie z dziesiątką jakąś. Od razu to działa. I na hajekach, nie? Tylko hajeki. Na hajekach najlepiej. Tylko hajeki. Tok 2 na dychach z hajekami, to był. Widzę, że znasz się na wocie. Widzisz, nie z jednego pieca chleb się jadło. Wiesz, co dobre. Marnuje amo jak dead. A czemu ty nie pojechałeś multi na prawo i nie spotujesz dla mnie? Nie pchaj mnie! No 50 nie. Mi zabrałeś? 50? Serio? Nie jedziemy do przodu? Jeszcze pewnie przez to zdechnę. No nie, bo ja najpierw wyłapuję tych, co sobie przejeżdżają na prawo, ale do tych nie bardzo komuś się chce. No. Jak mogłeś mi 50 zabrać? O, Cromwell. Jak ja trafiłem w ziemię? Pytanie za 100 punktów. Wow, co gość tu robi? Szalony. Co tu się dzieje? Czekaj, strzelam w niego, nie zajeżdżam. Dobra. Borsik. Borsik też dwa, dobra, jadę. A, ty jesteś. Uwielbiam. Pewnie, lew najlepszy. Do tankowania. Lew jest słaby. No. Zostaw mnie, Dedu, zostaw. Baki z paliwem ma niezłe, więc do tankowania jest w sam raz. To mam zostawić, bo nie wiem, co ci chodzi. Nie, tak krzyczę po prostu. Na mnie krzyczą. Rym cym cym, parararara, druga flanka sobie pada, da. No faktycznie, lewa strona mapy pada. Dawaj, multi, ogarniemy tego T3-2. Ja się Jacksonów boję. Michaela się boisz? On nie żyje, Michael się żyje, dokładnie. O. Kończysz? No, dawaj. A, w trupa sobie jeszcze pierdyknąłem. I tu się tu patrzy, bo nie wiem. Nie. To kończysz, bo ja strzelam w te 4-4. Nie mam przestrzału na ISU. Masz problem, bo ja zginę wtedy. Zdignąłem się od ISU, no mówiłem, trzeba było go skończyć. Kurna! No to masz za karę, no przecież ty masz lepszą penę, żeby go skończyć. Byłeś łasny na damage, to teraz masz 700 hapsa mniej. Co za camper. A idź pan, więcej ci nie pomogę. Jeszcze zostajesz, ja ci gąskę zdejmuję w tym momencie. Kurna, jeszcze wieżę dostałem. No przestań! Co za kurna? No kurna, miałeś ISU dobić. ISU miałeś dobić. Jak stare małżeństwo.
No przecież jadę podebrać, to ten migąskę, ja musiałem zestaw naprawczy złożyć, no przecież weź, no i graj z takim. No ty mnie strzeliłeś, kurde, na ten. Ja nie strzeliłem w ciebie, w malinówce. Kiedy? O Jezu, kiedy? Ale to już wygrana bitwa była. Ale to też jest wygrana bitwa. Wiesz, to teraz wy ten, 12-4. Dziś walentynki, a ty taki niemiły. A ty też do mnie strzelałeś, kurde. Nie, nie będę grał w tym. Panowie, epickość, to jest moje drugie imię. Premium idiot penis. Aha. Ktoś ma go zabiłem, to faktycznie. A jak takiego posiadać? No to, ale to jest druga sprawa, 1000 zł, stary. Co za multishow. 1500, co za bitwa beznadziejna. To wszystko przez ciebie, Ded. Normalnie byłaby udana bitwa, ale wiadomo. Za wolny czołg, nie zdążyłem dojechać do wrogu znowu. Ledwo, jeszcze jedną możemy zagrać. No dobrze. Niech ci będzie. Ojej, zrobię ci wyjątek. Ale wy jesteście kochani. Grzechu, zlitujemy się nad nim, bo będzie płakał po nocy. Pewnie. No, potem się ja to tylko dla niego robię, bo dla mnie to żadna przyjemność z nim grać. Po prostu. No to żeś mnie zgasił teraz, nawet nie wiem co powiedzieć. Żeś po prostu było takie psz. Podobno. Dobra. Psz. No to dobra, wybieraj grzechu ostatniej. Znowu ja. Nie, no. Wy coś bierzcie. To multi bierz. Multi wybierze. No powiem, że na pożegnanie. Najlepszy czołg w grze. O, no to ja zamknę ten odcinek z przytupem. Lodówką. Yes. To ja zamknę ten odcinek z pierdnięciem. No nie wiem, zobaczymy czy to my nie skończymy w ten sposób. Dedu. Słucham. Cześć. Cześć. Jak się masz? Chwało lepiej. A to myślam się. A ty masz zapkę już do mnie? Nie. A, czyli jeszcze nie masz nawet potwierdzenia, że dołączasz? Ja coś czuję, że ktoś mnie chce tu w trąbę zrobić. Dobrze, że wszystko jest w toku, wszystko da się jeszcze ogarnąć. Mało dziesiątek, dobra miejscówka. Nie ma dyszek, znaczy nie ma tych. To nie jest bitwa CW, to nie jest CW, to nie. Nie ma art. A, nie ma art, a to wygraliśmy. Ale mam lodówkę, to odejmij Deda. Deda odejmij, grzechu. Oni mają kilka takich nieprzyjemnych TDK-ów. Jeszcze małsiątko, magazynek. Najmniej przyjemnego TDK-a mam ja, szkoda, że do gry. Szkoda, że dla ciebie. No dokładnie. A ja powiem ci, Dedo, że zrobiłem nim 4000 w pierwszej bitwie po przerwie, więc nie hejtuj. Super, no faktycznie to jest zajebisty wynik na 10 tierze TDK-u. W pierwszej bitwie na żywo, nagrywając, podczas stresu ogromnego. No bo ty się stresujesz nagrywając, bo kanał prowadzisz od wczoraj. No, a nie? Ty sobie nie zdajesz sprawę z tego, jak to jest wyzwanie. Grzechu wie coś o tym. Grzechu. Oczywiście, przecież on jest tak sławny, że to jest stres. To jest straszny stres. No. Ty w ogóle nie da się. Ty sprostał oczekiwaniom. Czy nie zawiedzie narodu? No. Wiecie, że zginę, jak tu wyjedzie baczat? Ja ależ proszę, gin, nie krępuj się. Będę, zobacz, wykorzystuję mobilność tego TDK. Nie krępuj się. Gin sobie, dzięki. A to są protonowi, tak? O kurna. A, miło było poznać cię. Dzięki. No i teraz tu. Zbieram twojego trupa. Rewelacyjna, wycofaj mi grzechu. Tak, cofam. Szlak. Grzechu cofa. Cóż, ale grzechu cofnie, nie to co ja. Także, tak jak mówiliśmy. No tak więc. Tak, no, się grało. Tego i tamten. Ktoś tu mówił, że jest pro. Nie wiem. O, za zero trafiłem, jak ładnie, dobry czołg. Polecam. Zetrakowany T10. Ej, ale ja nie sądziłem, że to my tak będziemy tutaj grali sobie wesoło. Że oni tam wszyscy pojadą? Nie, kto by nie sądziłeś, że na ubojni będą wrogowie, rozumiem. Nie, ale nie, że tylu wrogów, podczas kiedy nasi opierdzielają się, pomogą. Nie, słuchaj, jak pan tutaj się czai. Nie miej nic przeciwko. Opierniczać też się trzeba umieć, samo się nie zrobi. O, zawieśniak mnie przebija. Multi, ile zrobiłeś damage'u tak z ciekawości? 1000. No jest progres. Jest ten skill. Że ten pan w
To tam wyjeżdża znowu ja, za łasica. Ale to dobrze, dzięki temu możecie widzieć, że nie tylko ja potrafię złamić w tym plutonie. Tak, a przy okazji, że New Multicowi mama wbija skilla. No, wypadnie, staty, nie? Odbiłem się, odbiłem się od bad chata. Jakże Homing Beriet wbijał w wolnej chwili. Zaś ty, co ty wiesz o Berietach? Nie no, bad chat pancerny pojazd, więc to akurat jestem w stanie zrozumieć. Ten milimetr pancerza grube. Oczywiście. To jest w ogóle uwłaczające, że ja próbowałem go przebić. No bad chat, chodź tu stary, bo normalnie wbiłeś mi się na ambicje. Dudu, czasami strzelasz? Tak, bo mogę. Ja tu tak... A, zobacz, podoba mi się jego argumentacja. Przemawia do mnie. To ci nie pasuje w moich hashach. O, małsiątko. Które do mnie celuje. Nieładnie z jego strony. No to pary grzechu. No i został jedyny gracz. Ostatni Mohikanin. No uwaga, czy trafi? Trafił. Dał radę. Ja wiedziałem, że w nim cała nadzieja. Nie, no wiadomo, najlepszy. Najlepszy pojazd w grze. Jaka firma lubi dobre lodówki? Samsung. Whirlpool? Whirlpool. Może sobie pierdek na Whirlpool. Szkoda, że nie można takie napisu wam zagrać na sobie. To ty chcesz, dobry czołg. Zajebisty. Chcesz? Teraz weź od razu dwa. Dawaj, bierę. Nawet bym ci milion kredytów zapłacił. O kurno, to byś szalejesz. No jak Tigera miałeś na boku, stary. Jedź. Bokiem jest, jedź. Nawet w przód go spokojnie na hita zdejmiesz. Nie, zdejmij go, przebije. Jedź. Ale już nie jest bokiem. Ale spokojnie go to zdejmij na hita. Jedź. Nie mogę działa na niego opuścić. No to zjedź, kurwa. Co za bot. Tu jak tego na bądź hita. Fraga, Co za bot, nie wierzę, że to jak pozrywał w ogóle, jaki jesiotr. To za Janusz. Jesiotr. Januszowe dziecię z niego. I jeszcze dostaje hity w bok od 140. Zaraz zerwiesz od tego jak Tigera znowu. No i co ci zrobię jak to... Nie udawaj, że czołg jest słaby. Pięknie. On nie strzelił? Brawo. On nie strzelił? Ja myślałem, że strzelił. Inny graliśmy. Że spokój. Czekajcie, ja zrobiłem 2969, a ile wyszło nowi koledzy? 3700. 1000. No razem dobra, zrobiłem z grzechem więcej. Grzechu zrobił więcej. No właśnie, a ja mój damage się łączy z grzecha damage'em. Jasne, mi powstaje kapitan. Potem się dzieli przez 2, z tego należy wyciągnąć całkę i pomnożyć przez 10. Dokładnie, dobra, to co? Zakończamy to nagrywanie, jakże długie, będzie pewnie stąd z tego sporo odcinków. Tak, z 20. To jeszcze raz, żegnamy się ze wszystkimi. No to na razie bliska. Trzymajcie się. Cześć, dzięki.